A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ewangelia Łukasza 15:20. Czasy, w jakich żyjemy, cechuje pośpiech, dążenie do zewnętrznego dobrobytu oraz duchowa pustka. Ludzie, poszukując sensu swojego istnienia, korzystają z życia i zażywają wszelkich przyjemności, a mimo to popadają w depresję, lęki, nerwice i szereg innych psychicznych dolegliwości. Wielu z nich podąża, nie mając żadnego celu i nadziei w życiu, próbując przy tym ukryć swoją wewnętrzną pustkę. Bezpieczeństwo i stabilizacja stają się coraz mniej realne, coraz mniej osiągalne. Być może niektórzy z nich szczerze szukają Boga, ale niejednokrotnie nie znajdują odpowiedzi i rozczarowani odsuwają te poszukiwania na kiedy indziej, na później. Bóg jednak już dawno dał człowiekowi możliwość poznania siebie i znalezienia odpowiedzi na dręczące człowieka pytania. Biblia pokazuje nam w sposób ponadczasowy obraz człowieka w oczach Bożych i jest on jednoznaczny. Zgubiony grzesznik, który potrzebuje Boga w swym życiu, gdyż miłosierny Bóg chce człowiekowi okazać łaskę. Dlatego posłał on swego Syna na ten świat, aby ratować zgubionego grzesznika i zapewnić mu trwały pokój i pewną, bezpieczną przyszłość. To ma bardzo ważne konsekwencje. Ludzie bowiem muszą sami się określić i zdecydować, czy chcą przyjąć Bożą ofertę ratunku, czy też nie. Kto tę decyzję notorycznie odsuwa na później, lub co gorsza, w ogóle się tym nie interesuje, jest w wielkim niebezpieczeństwie, że pójdzie na wieczne zatracenie. Natomiast jeśli ktoś przyjmie osobę i dzieło Pana Jezusa, jedyne prawdziwe zbawienie, to również wiąże się to z pewnymi następstwami. Treścią jego życia jako chrześcijanina oraz najważniejszą osobą staje się Jezus Chrystus. Chrześcijanin posiada życie wieczne, ponieważ jest złączony przez wiarę z tym, który jest życiem wiecznym, czyli z Panem Jezusem Chrystusem. Ma również zapewnienie Bożego domostwa, wiecznej ojczyzny, w której spełnią się wszystkie pragnienia człowieka szukającego prawdziwego szczęścia. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział.